Kasa Fiskalna A-Class KOS Online. Pokażemy dzisiaj, jak poprawnie sprzedać na takiej kasie, wystawić prawidłowy paragon. Pierwszą informacją, jaką musimy kasie podać, jest to ilość sprzedawanego towaru. Niech to będzie, czy usługi, niech to będą dwie sztuki, dwa, ilość. Kolejnym krokiem jest podanie ceny, niech to będzie 100 zł, jest to nasza cena. I ostatnim krokiem jest podanie kodu PLU. Podajmy 1 PLU. W naszym przypadku jest to nocleg. Kolejnym krokiem będzie dodanie kolejnej pozycji. Możemy w tym momencie już zakończyć paragon. Dodamy sobie kolejną pozycję. Niech to będzie 5. Ilość 25 zł będzie naszą ceną. I drugi kod PLU. Mamy usługę gastronomiczną. Moglibyśmy teraz dodać kolejną pozycję lub zakończyć paragon. Proszę pamiętać, że jeżeli występuje tylko jedna sztuka sprzedawanego towaru, tak, ilość jest 1, to możemy to pominąć. Tak? Nie musimy podawać wtedy ilości. Zaczynamy od razu wtedy od przykładowo ceny, czyli 25 zł. Będzie to nasza cena. I znowuż 1 kod PLU. Kończymy teraz nasz paragon, sumując całość klawiszem razem i zatwierdzamy paragon klawiszem Enter, gotówka. Paragon wydrukował się